W tym nagraniu zajmiemy się rozwiązaniem zadania o następującej treści. Eten można uzyskać poprzez odwodnienie etanolu, używając stałego katalizatora. Schemat doświadczenia przedstawia powyższy rysunek. Dehydratacja przebiega zgodnie z poniższym równaniem. Student do procesu dehydratacji użył 20 g ciekłego etanolu, który delikatnie ogrzewał w płomieniu palnika. Do momentu, aż cały etanol przeszedł w stan pary i ustało wytwarzanie gazu etenu. Po zatrzymaniu reakcji objętość uzyskanego etenu wynosiła 854 dziesięciotysięczne decymetra sześciennego. Ciśnienie w układzie wynosiło 822 tysięczne atmosfery, a temperatura 305 Kelvinów. Oblicz liczbę moli etenu które powstały w trakcie eksperymentu oraz te, które powstały, gdyby reakcja zachodziła ze stuprocentową wydajnością. Oblicz wydajność procentową procesu dehydratacji etanolu. W tym nagraniu zajmiemy się rozwiązaniem tylko części tego zadania. Skupimy się na rozwiązaniu pierwszej części podpunktu A. Obliczymy liczbę moli gazu, jaki powstał w trakcie procesu. Pod wpływem temperatury i katalizatora etanol ulega dehydratacji, czyli pozbywa się ze swojej struktury cząsteczki wody, w wyniku czego powstaje eten. Eten w warunkach pokojowych, czyli w temperaturze 25 stopni Celsjusza i przy ciśnieniu 1 atmosfera jest gazem. Tutaj ma on temperaturę 305 Kelvinów. jest to 32 stopnie Celsjusza. Aby zamienić kelwin na stopnie Celsjusza, wystarczy od liczby kelwinów odjąć 273. Zwróć uwagę na ten schemat. Tu w wanience masz wodę. Skoro po podgrzaniu etanolu i przepuszczeniu go przez stały katalizator jest możliwe odebranie etenu w postaci gazowej, to podpowiada nam, że eten nie jest rozpuszczalny w wodzie. Zastanówmy się, jak obliczyć liczbę moli powstałego gazu. Wiemy, że po zatrzymaniu procesu objętość etenu przy zadanym ciśnieniu i temperaturze wynosiła 854 10 000 decymetra sześciennego. Dodatkowo mamy podane ciśnienie cząstkowe wody przy danej temperaturze. Wynosi ono 47,6 hektopaskala. Zamieniając to na atmosferę otrzymamy 1013,25 hektopaskala to jest jedna atmosfera. W takim razie x atmosfer to będzie nasze 47,6 hektopaskala. 1 Jed razy 47,6 dzielone przez 1013,25 daje nam 47 tysięczna atmosfery. Jeśli poznamy ciśnienie cząstkowe etenu to będziemy mogli obliczyć ile moli etenu powstało. Do obliczenia liczby moli skorzystamy z odpowiednio przekształconego wzoru Clausiusa-Clapeyrona. Prawo Clausiusa-Clapeyrona opisuje związek pomiędzy temperaturą, ciśnieniem i objętością gazu doskonałego. O gazach doskonałych już Ci wspominałam w jednym z poprzednich nagrań. Jednak dla przypomnienia, gazy doskonałe to takie, w których poza odpychaniem się cząsteczek w trakcie zderzenia nie ma żadnych oddziaływań międzycząsteczkowych. Objętość cząsteczek jest zaniedbywalnie mała. Stężenia cząsteczek są doskonale sprężyste i cząsteczki znajdują się w ciągłym, nieuporządkowanym ruchu. Prawo Clausiusa Clapeyrona przedstawia się następująco: ciśnienie cząstkowe razy objętość danego gazu równe jest liczbie moli tego gazu razy stała gazowa razy temperatura podana w kelwinach. Oczywiście szukamy liczby moli etenu. Więc musimy obustronnie podzielić to równanie przez iloczyn stałej gazowej i temperatury. Objętość etenu znamy, stałą gazową mamy podaną. Wiemy jaka jest temperatura. Brakuje nam tylko ciśnienia cząstkowego, tak zwanego ciśnienia parcjalnego etenu. Aby obliczyć ciśnienie cząstkowe danego gazu kiedy jest on umieszczony w mieszaninie gazów, to w najprostszym przypadku, zakładając, że gazy nie reagują ze sobą, wystarczy odciśnienia całkowitego odjąć ciśnienie cząstkowe pozostałych gazów, które wchodzą w skład mieszaniny. W naszym przypadku eten nie reaguje z wodą, więc aby obliczyć ciśnienie cząstkowe etenu, wystarczy odciśnienia całkowitego odjąć ciśnienie cząstkowe wody. Okazuje się, że ciśnienie cząstkowe etenu wynosi 775 tysięcznych atmosfery. W takim razie wystarczy teraz podstawić wszystkie dane do przekształconego wzoru Clausiusa-Clapeyrona. Najpierw wykonajmy rachunek mian. Zapiszmy to tak, aby nie mieć ułamka piętrowego. Decymetry sześcienne, atmosfera i Kelvin się skróci. Wynik wyjdzie w molach. Otrzymaliśmy poprawną jednostkę, więc teraz bez obaw możemy przejść do obliczeń liczbowych. Liczba moli uzyskanego etenu wynosi 3000 mola. Rozwiązaliśmy pierwszą część zadania. W wyniku reakcji powstało 3000 mol etenu. Kolejną część zadania rozwiążemy w następnym nagraniu.